Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa, jak pchła owa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu. Po ojczymie czy po teściu dom złożony z trzech pięterek i pokojów całe szereg. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała. Aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kurę oraz kotę szarogórę, dwa uczone karaluchy. W kuchni pasły sobie brzuchy, konik polny pchle szachrajce, co dzień grał na bałałajce. Jednym słowem, miała życie ułożone znakomicie. Pchła szachrajka rzekła: lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki, pojechała zagrać w pchełki. Jedzie sobie pchła szachrajka, kolorowa jak mozaika, jedzie pełna animuszu. W żakieciku z lila pluszu, z żółtym piórkiem w kapeluszu, w modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pchła krzyknęła: dajcie drogę, jestem mała, przejść nie mogę. Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem niewzruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje stos pieniędzy. Postawiłabym 3 grosze na zielone. Bardzo proszę. Pchałki skaczą jak szalone, tu niebieskie, tam czerwone, tu wygrana, tam przegrana. Na zielone, proszę pana. Pchła szachrajka była mała. Między pchełki się wmieszała i po stole sama skacze. Co to znaczy? Myślą gracze. W którąkolwiek spojrzeć stronę, wygrywają wciąż zielone. Nim się gracze połapali, pchła szachrajka wyszła z sali i z wygraną swą do domu pojechała po kryjomu. Pomyślała: po tej próbie nie pokaże się już w klubie. Taki dała więc telegram: w pchełki z wami więcej nie gram. Pchła szachrajka myśli sobie: tu nic więcej nie przeskrobię. Tutaj każdy mnie obmawia. Trudno. Jadę do Wrocławia. Pomyślała i po cichu zdjęła kufry swe ze strychu. Spakowała wszystkie stroje, ulubione szmatki swoje, rękawiczki purpurowe i trzewiczki atłasowe, a nazajutrz bardzo wcześnie, gdy dom tonął jeszcze we śnie, po cichutku się ubrała i na dworzec pojechała. W poczekalni pierwszej klasy pchła wyjęła swe zapasy. Zjadła bułki ze 2 deka i popiła szklanką mleka. W kąt wtuliła się i czeka. Poczekała do obiadu, a pociągu ani śladu. Tłum tymczasem ciągle wzrasta. Nowi ludzie ciągną z miasta. Z walizkami, z tobołkami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. Jak tłoczno! Uf, jak ciasno! Trudno znaleźć nogę własną. A tu nowa fala pcha się w poczekalni i przy kasie i w kolei się ustawia. Wszyscy jadą do Wrocławia. Nawet pchła, choć taka mała, tak niewiele miejsca miała, że na jednej nóżce stała. Gdy już czas był na kolację, pociąg wtoczył się na stację. Tłum się rzucił jak szalony. Biegli ludzie przez perony z walizkami, z tobołkami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. Do wagonów się tłoczyli, krzycząc, sapiąc i po chwili pełny był już każdy przedział.
Jeden człek na drugim siedział. Kto chciał jechać, choć był w strachu, stał na stopniu lub na dachu. Albo pchając się nie z gorzej, szukał miejsca na buforze. Płasza chrajka była mała, między ludzi się wmieszała, przepychała się wytrwale, aż znalazła się w przedziale, na kuferku w kącie siadła i kanapkę z serem zjadła. Popychano ją bez przerwy, a że pchła ma słabe nerwy, więc zgnieciona i ściśnięta ocierała z łez oczęta. Wreszcie przyszedł maszynista. Puścił parę i zaświstał. Z kolegami porozmawiał, po czym ruszył do Wrocławia. Jedzie pociąg, jedzie, jedzie. Ludzie tłoczą się jak śledzie. Z parowozu para bucha, a dokoła ciemność głucha, choć jest duszno i gorąco. Śpią podróżni na stojąco, chrapią, sapią jak najęci. Tylko pchłę ta jazda smęci, tylko pchła jest nie w humorze, bo bez Jaśka spać nie może. Pociąg stanął, co to? Kalisz, a pchła myśli, a zalisz, mam się gnieść wśród tylu osób? Wiem, co zrobię. Mam już sposób. I choć duża nie urosła, naraz wielki krzyk podniosła, naśladując konduktora. Wrocław! Wrocław! Komu pora, proszę państwa, kto wysiada, niech wysiada i nie gada. Mamy postój bardzo krótki, postój krótki, 3 minutki. Ludzie ze snu przebudzeni wyskakują jak szaleni, skaczą drzwiami i oknami, z dziećmi, z psami, z kanarkami, a po chwili pociąg ruszył. Pchła się cieszy z całej duszy, sama jedna pozostała, przedział duży, a pchła mała. Więc wygodnie się rozsiadła i babeczkę z kremem zjadła. Wkrótce z dumną miną pawia zajechała do Wrocławia.